Radny klubu PiS Bogdan Bezdziecki zwrócił się do prezydenta Suwałk z prośbą o przyspieszenie terminu konkursu na dyrektora SOK-u. Zarzucił byłej szefowej tej kulturalnej placówki marnotrawienie środków finansowych. Na interpelację radnego odpowiedział prezydent Suwałk. Bogdan Bezdziecki w swoim wystąpieniu dotychczasowe zarządzanie suwalskim ośrodkiem określił jako ułomne i pełne nieprawidłowości. Ja jestem osobiście w posiadaniu takich opinii organizacji pracowniczych w Suwalskim Ośrodku Kultury, w których były formułowane przeróżne zarzuty dotyczące zarządzania tą jednostką, dotyczące zarówno i wykorzystania środków i traktowania pracowników. O ile wiem, pan prezydent też jest w posiadaniu takiego dokumentu. Bezdziecki dopytywał się, czy w związku z tym przeprowadzona zostanie kontrola finansowa za wspomniany okres rządów Bożeny Kamińskiej. Według radnego najlepiej byłoby, gdyby taka kontrola odbyła się w formie rzetelnego zewnętrznego audytu. Absencje pani dyrektor dotyczące i funkcjonowania w Suwalskim Ośrodku Kultury w wielu miesiącach wynosiły prawie 60%. Były to całodniowe absencje, czy też kilkugodzinne. Średnio to wychodziło pewnie gdzieś 40% w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie wynagrodzenia na poziomie za okres pracy w Suwalskim Ośrodku Kultury to było grubo ponad pół miliona złotych, więc łatwo te liczby zestawić. Odbywało się to prawdopodobnie w świetle prawa, bo umowa była pewnie taka, nie inaczej skonstruowana i wynagradzanie za tak zwany efekt. Efekt, jak zauważa radny, nie jest łatwo mierzalny. To nie jest kawałek chodnika i ciężko ocenić wynik tej pracy. Radnemu nie podoba się też pomysł powierzania tak ważnej instytucji pod tymczasowe zarządzanie. Jak pamiętamy, aż do chwili rozpisania konkursu na dyrektora SOK-u jego obowiązki pełni Alicja Andrulewicz, naczelnik Wydziału Kultury. Z całym szacunkiem dla obecnej pani dyrektor, nie podważam jej kompetencji, ale to najczęściej jest tak, że jak komuś się powierza zadanie na krótki okres czasu, to jest tylko administrowanie. No, taka osoba nie jest zainteresowana wypracowaniem jakiejś długofalowej strategii funkcjonowania tej instytucji, chociaż pewnie by mogła. I myślę, że ten konkurs powinien być przeprowadzony, żeby dać już pewien jakiś rozpęd i pewną perspektywę dla tej instytucji. Głos radnego spotkał się z dość ostrą ripostą prezydenta. Ja widzę, że po tym pytaniu, że Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata na ten ośrodek i te pytania zmierzają właśnie w tym kierunku, żeby jak najszybciej dać szansę kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości do wygrania tego konkursu. Prezydent Suwałk podkreślił, że działa zgodnie z literą prawa i nic tego nie zmieni. Na pewno w przeciągu roku będzie wyłoniony nowy dyrektor tej naszej instytucji kultury. Zaprzeczył też, jakoby był w posiadaniu dokumentów obciążających byłą panią dyrektor. Jeżeli, tak ja zrozumiałem, pracownicy mają jakieś dokumenty świadczące o niegospodarności, to mogliby wystąpić do mnie, a ja żadnego wystąpienia od pracowników na ten temat nie miałem, ani pracownicy nie zgłaszali mi tego problemu, a jeżeli jest to jakiś cięższy kaliber spraw, no to oczywiście są organy ścigania i tam pracownicy powinni złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy i na podstawie dotychczasowych informacji, bo to przecież jest ciągłość funkcjonowania tej instytucji, o pewnych umowach, o właśnie zawartych jakichś tam kontraktach, mamy bieżącą informację przedkładaną przez panią Andrulewicz, natomiast mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, i myślę, że mieszkańcy tutaj będą zgodni, że Suwalski Ośrodek Kultury jest ośrodkiem dobrze działającym. Połączenie dwóch placówek, ROKiS-u i MDK-u, ratusz ocenia jako dobrą decyzję.